Magda, powiedz nam jeszcze proszę, w jaki sposób chcesz realnie pomagać tym wszystkim rodzicom, którzy przeszli taką ciężką drogę jak ty? Wydaje mi się, że najlepszą metodą na to będzie organizowanie spotkań, grupy wsparcia, czyli po prostu będę jeździła w weekendy po Polsce, no i będę spotykała się w danych miastach z tymi osobami, czyli nie wiem, zaproszę na to spotkanie 20-30 osób, będziemy wymieniać się swoimi doświadczeniami, jak radziliśmy sobie podczas tej traumy, totalnie za darmo, podkreślam, bo to tutaj jest kwestia również zawsze dwuznaczna, że chcę zarabiać na tym, ale nie, chciałabym to robić całkowicie za darmo, spotykać się, wspierać i być wsparciem dla tych ludzi i myślę, że to jest takie realne, patrząc na ilość wiadomości, które dostaję, to wydaje mi się, że właśnie takie spotkania mogłyby pomóc wielu. Tutaj powiedziałaś o tym, że będzie to za darmo. Wszyscy wiemy, że na ciebie spadł też w tej trudnej chwili ogromny hejt związany właśnie z kwestiami zarabiania na dziecku. Jak ty się z tym czujesz? Czy już starasz się nie czytać tych komentarzy i tych wszystkich pomówień? Ja tego nie czytam i nie interesują mnie pomówienia. Ja jestem spokojna ze swoim sumieniem i tyle. Myślę, że najważniejsze, żebym ja się czuła sama okej ze sobą i z tym, co robię. A to, co myślą o mnie inni, no to niestety, no zawsze będą się znajdywać dobrzy i źli doradcy i ci, którzy oceniają. No niestety, z tym trzeba się pogodzić, będąc osobą publiczną. Ostatnio też udostępniłaś zdjęcie z mamą świętej pamięci Ani Przybylskiej. Powiedz nam proszę, czy mama Ani doradziła ci coś właśnie w kwestii tego, jak pozbierać się po żałobie i jak przejść żałobę? Tak, otrzymałam od niej wiele wskazówek, cennych wskazówek, które gdzieś zachowam dla siebie w sercu i będę starała się czerpać z tego taką jakby inspirację dla siebie, jak przejść tą żałobę, jak żyć dalej. To nie jest proste, a spotkanie z Ani mamą było dla mnie czymś bardzo wyjątkowym, bardzo wzruszającym. Jestem jej wdzięczna za to wsparcie, które od niej teraz otrzymuję. Powiedz nam, czy czas leczy rany, bo minęły już prawie 3 miesiące od śmierci twojego syna i czy to troszeczkę mija, czy czujesz, że właśnie jest już trochę lepiej u ciebie? Wiesz co, czas nie leczy ran, tak jak mówiłam, tylko przyzwyczaja nas do bólu, więc wydaje mi się, że na wszystko potrzeba dużo, dużo, dużo czasu. Magda, i moje ostatnie pytanie związane z twoim byłym partnerem. Jak reagujesz na wszystkie doniesienia związane z nim i jego partnerką? Wiadomo, że ich nie obserwujesz, ale wiemy, że wszyscy ci gdzieś tam podsyłają jakieś Q&A i tak dalej. Jak ty na to reagujesz, że planują ślub, planują dzieci? Te osoby mało mnie interesują. Tyle w temacie.